Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i zapraszam do Pomówmy Realnie, w którym dziś spotkanie z generałem Leonem Komornickim, byłym wiceszefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, dzień dobry, o czym dziś powiemy? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzisiaj, korzystając z pańskich ciekawych pytań, na pewno będziemy rozmawiać czy też powiemy o konflikcie, który ma miejsce na Bliskim Wschodzie, o jego perspektywach. Rozwoju czy też eskalacji i jego wpływu na toczącą się wojnę w Ukrainie, ale także i o Ukrainę, ale także o wojnie w Ukrainie, o przyczynach porażki czy też klęski ukraińskiej armii w działaniach ofensywnych, które prowadziła od czerwca tego roku do. Początku października, oraz wnioskach i uwagach wynikających z tych wojen dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej myśli wojskowej, sztuki, sztuki wojennej, sztuki operacyjnej, tak, żeby identyfikować te wszystkie procesy w sposób właściwy i właściwie podejmować wysiłki w zakresie budowy narodowego systemu obronnego w sojuszu, w sojuszu tutaj strategicznym Stanami Zjednoczonymi. Tak właśnie będzie. Bądźcie Państwo z nami.